Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z moim wyjątkowym gościem, który zabierze Was w podróż dookoła marzeń. Zapraszam. Dzisiejszym moim gościem jest Piotr Krzywarski. Siemanko. Siemano, akurat klaps przed automatycznie tak przy tej piątce. Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Piotr Polo Krzywarski. Miło mi gościć tutaj na kanale kolegi z mojego miasta. Tak jest. No i sobie dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy. Na pewno o podróże. No. Pewnie tak. Jakbyś mógł właśnie się przedstawić, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz na co dzień? Dobra, zatem moi drodzy, nazywam się Piotr Polo Krzywarski, tak jak już się tutaj przedstawiałem. Pochodzę z miejscowości Dębno Zachodniopomorskie. Mam 33 lata, brzmi jak takie, wiesz, jak randka w ciemno, takie anonse. No i podróżuję sobie po świecie, jeżdżę, staram się mój cały czas, można powiedzieć, całe moje życie w ostatnich 5 latach poświęcić na podróżowanie, na spełnianie się, na odkrywanie nowych rzeczy. Tak bym siebie określił, gościa, który podróżuje. Turystę zawodowego. Coś tam sobie gadam do kamery, piszę sobie jakieś rzeczy. Zaraz o wszystkim na pewno tutaj powiemy. Ale chciałbym zacząć o Twoich początkach. Od czego to się zaczęło? O kurczę. Trudne pytanie. Nie, tak na poważnie, z tego co pamiętam, to pierwsza moja podróż taka solo, można powiedzieć, była w roku 2011, czyli no już trochę lat temu. Jechałem na hip-hop camp. Trochę na stopa, trochę pociągiem. Dość fajnie to wyszło specyficznie. To gdzieś tam sprawiło, że czułem, że można podróżować, mając nawet niski budżet. Później rok 2012, pierwsza podróż do Hiszpanii, zorganizowana wycieczkowa. Spoko, wtedy właśnie stwierdziłem, że jest ok. Świat jest ciekawy, różnorodny i warto zobaczyć jak najwięcej, nie ograniczać się. No i później takie, można powiedzieć, jeżdżenie, wiesz, autostopem, tutaj próby właśnie wyjścia poza strefę komfortu, próby przejechania gdzieś na Bałkany, do Hiszpanii dwukrotnie, więc tak. Czyli jakieś po kolei sobie cele stawiałeś? Tak, coś tam jeździłem i zastanawiałem się, kurczę, może skoro udało mi się dojechać, nie wiem, tam 1000 km na stopa, czy tam 500, to może uda się zrobić trochę więcej. Mhm. I zawsze gdzieś tam też zastanawiałem się po prostu, czy gdzieś tam starczy pieniędzy na przykład, czy da radę pojechać na przykład tam z takim, powiedzmy, małym budżetem, no bo ten budżet nigdy nie był duży. On był zawsze gdzieś tam taki, bym powiedział, bardzo mocno limitowany. I trzeba było być świadomym, że tak jest i jakieś tam są po prostu oszczędności i może się uda dojechać. Za każdym razem z reguły się udawało, co jakieś tam pokazuje, że będąc zdeterminowanym można zrobić no, sporo, jestem w stanie powiedzieć. Że zawsze mi się wydaje, że tworząc moje pierwsze treści na YouTubie pokazywałem ludziom, że zobaczcie, zwykły gość gdzieś tam, wiesz, z normalnej rodziny, z małej miejscowości, bez jakiejś, nie wiem, szkoły, bez jakiejś znajomości, bez nie wiem, pomocy innych, tak sobie gdzieś tam pojechał za małe pieniądze, mógł to zrobić i właśnie pokazywałem ludziom, że zobaczcie, no da się, no, nie? Tylko wystarczy chcieć trochę więcej poszukać, tym bardziej teraz mając w internecie dostęp do
tak, no, można powiedzieć, nieograniczonej wiedzy. Na dobrą sprawę, jeżeli ktoś chce, to znajdzie sobie, wiesz, w internecie wszystko. Jak podróżować, jak, nie wiem, programować, jak robić cokolwiek. Jeżeli się zaangażujesz, to jesteś w stanie to robić. Wiem, że to zabrzmiało jakoś tak, teraz jak motywacyjny coaching. Bardzo dobrze. Ale faktycznie tak jest. Zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli, nie wiem, nie podoba ci się twoja praca na przykład, albo zarabiasz za mało, no to jeżeli faktycznie twój wolny czas zamiast spędzać na oglądaniu Netflixa, poświęcisz na naukę czegokolwiek, zwiększysz swoje kwalifikacje, to masz możliwość zarobienia więcej. Ja nie mówię, że zarobisz od razu więcej, ale jest jakaś tam możliwość. Więc znaczy, wiesz, to też mógłbym na ten temat się wypowiedzieć, bo... I powiesz, nie, tak nie jest. Nie, chodzi mi o to, że od 3 lat, właśnie 3 lata temu rzuciłem etat i pracuję jakby sam dla siebie, sam prowadzę swoją działalność i bardzo dużo wolności mi to daje, tak? Tak, no na pewno. Bardzo mi już praca na etacie ograniczała, a tutaj, no mówię, chciałem od życia więcej i postanowiłem jakby i można zrobić coś w kierunku tym, żeby po prostu już nie musieć pracować na etacie, a jednak spełniać się jako solo przedsiębiorca po prostu. Daje radę? Wiesz co, działam na 3 płaszczyznach, nie? Gdzieś tam projektuję schody. Robisz zdjęcia? Robię zdjęcia i jestem też trenerem personalnym i gdzieś tam, jakby mówię, te 3 płaszczyzny. Da radę, no nie? Więc tak. To właśnie chodzi, że da radę, więc mówię, to zawsze moje takie podejście było z tym YouTube'em, że kurczę, pokażę wam, że zwykły gość gdzieś tam sobie pojechał na koniec świata, zobaczy, że i wiesz, z takim faktycznie małym budżetem, bo to było często takim głównym czynnikiem, czy wiesz, bo to jednak pieniądze są ważne, tak? Nie ukrywajmy, no ten, no, nie wiem, nie wsiądziesz do samolotu za jakiś tam, za ładny uśmiech. No możesz pojechać faktycznie gdzieś tam na stopa sobie, ale no, są pewne rzeczy, których nie przeskoczysz, tak? Więc trzeba tam, zwłaszcza właśnie w podróży. Teoretycznie mógłbyś, ktoś może powiedzieć, ale można jak to stopem na przykład, no bo takie też nigdy nie udało mi się czegoś takiego zrobić, a są takie rzeczy dość ciekawe, gdzieś tam się wybierasz do portu w danych miejscowościach i w zależności jaki jest sezon na przykład, wiesz, czy się pływa z Europy do Ameryki Południowej, czy tam do Północnej i na odwrót, w zależności jak są na przykład wiatry, prądy, to tak się wtedy po prostu gdzieś pływa i czasami jest tak, że ktoś ma jacht na przykład, to szuka ludzi, żeby na przykład, nie wiem, sprowadzić jacht zakupiony, nie wiem, w Ameryce Południowej do Europy albo na odwrót, czy po prostu ludzie potrzebują. Czasami takie rzeczy się dzieją. Ja nie mówię, nigdy nie spróbowałem tego, ale wydaje mi się, że ciekawa opcja, ale bardziej chodzi mi też, jak ktoś napisze, że nie trzeba lecieć, bo można popłynąć na przykład, to faktycznie można, ale wiadomo, to też czas i jakieś tam doświadczenie. Także tak to wygląda. No, ciężka praca i determinacja. I można coś tam zrobić, tak bym powiedział. No. Ile na dłużej byłeś w podróży? Jednorazowo, także od wyjścia z domu do wejścia do domu prawie 9 miesięcy. Prawie 9 miesięcy. To jest ta pierwsza podróż, kiedy gdzie ja chciałem. Było? No właśnie, ja chciałem pojechać do Azji na 3 miesiące. To wtedy miała być głównie, wydawało mi się, że to będzie Tajlandia i okolice, ale finalnie zacząłem od Filipin. Pamiętam jak dziś, że znalazłem bardzo tani bilet do Dubaju za 200 zł i z Dubaju za 500 zł na Filipiny. I było takie, dobra, lecę. Po prostu poleciałem sobie tak bardzo spontanicznie. No i cała trasa wyglądała mniej więcej następująco. Ja poleciałem sobie na właśnie z Polski do Dubaju, później na Filipiny, tam jeździłem na autostopach, gdzieś w ogóle błądziłem. Później pojechałem na Borneo, całą część malezyjską, włącznie z Brunei Darussalam, takim małym kraju. Przyjechałem na stopa, spędziłem tam miesiąc i później zrobiłem Indonezję, Kambodżę, Wietnam, Tajlandię. Myślę. Australię, wróciłem do Indonezji, Sri Lanka, Indie, Dubaj, Turcja i dom. 9 miesięcy prawie mi to zajęło. Fajna podróż, fajna.
fajna, ale potem jak wracałem do domu, to był końcówka lutego chyba. O, człowieku, było jakieś, było bardzo zimno. Pamiętam, że jak wracałem w ogóle, byłem w Indiach, było dość ciepło. Nie było gorąco, noce były dość chłodne, poleciałem do Dubaju, było ciepło i później wylądowałem w tym Stambule i tam było chyba z 7 stopni i ja nawet nie miałem kurtki, bo będąc w Brunei właśnie na samym początku podróży, okradli mnie w meczecie. To jest w ogóle ciekawa historia, którą opisałem w książce. I jakby miałem bardzo mało pieniędzy i stwierdziłem, że kurczę, po co mi nie ta kurtka, jak jest za każdym razem 35 stopni na przykład. Teraz wiem, będąc bardziej doświadczonym, że nawet jadąc w takie, wiesz, bardzo gorące kraje tropikalne, to i tak ta kurtka się przyda, bo z reguły jak wsiadasz do komunikacji miejskiej, nie wiem, do autobusu, to oni tam odpalają 16 stopni, wiesz, Celsjusza w tym autobusie i jest 35 na zewnątrz i wchodzisz do autobusu, jest 16 i siedzisz i się telepiesz i mówisz, ja pierdykam, co oni tam robią, wiesz. I ta kurtka się przydaje, ale wtedy nie myślałem takimi kategoriami, no bo siano było bardzo mocno ograniczone. Był jakiś tam budżet i on się kurczył, nie było żadnych zewnętrznych, wiesz, jakby pieniędzy, które wpływały na konto na przykład. Było takie, no dobra, to jeszcze trzeba będzie trochę właśnie wytrzymać. I pamiętam, jak wróciłem przyjechałem do tego Istanbulu i padał deszcz i było tam te 7 czy 9 stopni i jak wychodziłem tylko po to, żeby gdzieś tam zjeść, mówię, ja pieprzę, jest tak zimno, a ja zaraz będę w domu. Mhm. I faktycznie przyjechałem do chaty i było bardzo, bardzo, bardzo zimno. To był rok 2019. Ja wyjechałem w 18 w maju, wróciłem w lutym. Tak, dokładnie. I było bardzo zimno. No, tak był taki lekki szok na pewno. Ale fajnie. No, 9 miesięcy i tak o, cyk. Ale teraz zauważam, że będąc w podróży i kręcąc cały czas na YouTube na przykład i publikując i gdzieś tam montując w trasie, wcześniej robiłem tego o wiele mniej. Więc jakby nie było takiego też zmęczenia materiału po tym. Teraz widzę, że częściej się, można powiedzieć, w cudzysłowie męczę przez to, że właśnie jest jakby nagrywanie. To jest to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem kamery, jak jechaliśmy samochodem, że brakuje mi czasami, czy pomimo, że ja nie piję alkoholu, nie jestem imprezowy, to czasami są takie momenty, że brakuje takiego socjalizowania, tak się mówi, nie, socjal, takie, kurczę, trzeba będzie to wyciąć. Brakuje mi takiego spędzania czasami czasu z osobami poznanymi w hostelu, bo właśnie jest tak, że wychodzimy w ciągu dnia, spędzamy czas, jest bardzo fajnie, jest okej, albo nawet jak jestem sam, wracam do hostelu i wszyscy gdzieś chcą wyjść, nawet nie chodzi o imprezę, wspólne wyjście na kolację, cokolwiek, a ja muszę montować. Odpalasz komputer? Odpalam komputer, siadam po prostu, zamykam się w pokoju gdzieś tam, czy w dormitorium, gdziekolwiek, tak, gdzie jestem i montuję. I to jest godzina, dwie, trzy czasami i ci ludzie wychodzą i mówię, kurczę, brakuje mi takiego poznawania tych ludzi już czasami w hostelach, bo muszę zmontować ten materiał i zauważyłem, że tego mi brakowało jakiś czas temu, jak byłem rok temu dokładnie byłem na Malcie i poznałem takich sympatycznych ludzi z Polski i gdzieś tam zapytali mnie, kurczę, Piotrek, masz ochotę, może pojechaliśmy gdzieś tam w ciągu dnia razem, podjechaliśmy wyspę i później zapytali mnie, dawaj, może gdzieś wyjdziemy sobie, siężemy sobie w jakimś pubie, wiesz, piwko, soczek i ja sobie myślałem, kurczę, fajnie, wyszedłbym, ale jednak muszę montować, no nie? I wtedy stwierdziłem, że kurczę, muszę trochę zwolnić z tym YouTube'em, bo wtedy publikowałem 7 filmów w tygodniu. W ciągu roku mniej więcej wychodziło około 30-40 filmów. No nie? I czy padał deszcz, czy było, czy się źle czułeś, to i tak trzeba było, że tak powiem, dostarczyć rozrywkę, wiesz, ludziom, którzy ciebie regularnie oglądają. I to było takie, już po tych 3 miesiącach jest takie trochę zmuszanie się, takie jest na siłę, wiesz, dobra, trzeba. No, wypadałoby zrobić, no nie? Bo ludzie też oczekują bardzo często, że skoro nagrywasz regularnie, no to dalej będziesz nagrywał. I
dlaczego? Przecież czekają no, bo... na ten content. Czasami tak, no i to było się. Upominają się wręcz, co? No czasami tak. Jeszcze mają pretensje, że nie wrzucasz. Ja tak poważnie to gdzieś tam faktycznie zauważyłem wtedy rok temu, że trzeba chyba trochę zwolnić. I teraz publikując 3 razy w tygodniu, czuję, że mam czas, żeby poznać nowych ludzi, żeby sobie z nimi wyjść, bo to jest ważne. Bo ja nie jestem introwertykiem. Nigdy nie byłem i zawsze lubiłem wychodzić do ludzi, gdzieś tam byłem otwarty i będąc w hostelach na przykład. Wiadomo, są momenty, kiedy nie czuję się najlepiej, więc się zamykam po prostu i sobie siedzę samemu przez 3 dni, oglądam filmy albo montuję materiał. Ale są takie dni, kiedy po prostu wiesz, jest bardzo fajny klimat, jesteś w dobrym miejscu, są sympatyczni ludzie i chcesz po prostu z nimi wyjść. I wtedy po prostu wychodzisz, bo jak nie wyjdziesz raz, drugi, trzeci, piąty, to później jakiś tam taki człowiek, będąc gdzieś daleko od domu, może mieć takie odoła, że kurczę, to nie masz satysfakcji z tego, że tu jesteś, bo w ogóle nie chłoniesz tej energii. Nie przeżywasz. No, tak, o to chodzi. To jest najważniejsze. Przeżywanie danego miejsca, danej chwili, tych emocji, co tam się dzieją, wiesz, właśnie poznawanie tych ludzi, to jest najważniejsze, bo ja za każdym razem mówię, że możesz pojechać do danego kraju, do danego miejsca, do danego hostelu 10 razy, ale za każdym razem będzie inaczej, bo za każdym razem poznasz nowe osoby, będziecie robić cokolwiek innego. Inne sytuacje, inne emocje, inne historie, wiesz, to się tak przeplata, wiesz, tak różne osobowości z całego świata, ludzi spotykających się w jednym miejscu, że wszystko się może wydarzyć, naprawdę wszystko. Powiedz proszę dla tutaj widzów, w ilu krajach już byłeś? W 107, ale trzeba zaznaczyć, że to nie jest gonienie za krajami. To nie jest takie, że odwiedzanie na siłę jak najwięcej, bo pewnie gdybym chciał, to już byłoby o wiele więcej. Czyli to, co przed chwilą powiedzieliśmy, czyli doświadczenie tego przeżywania. Tak, nie... mówię, ale są miejsca, gdzie spędzasz czasu mniej, no bo kraje są małe, czasami są nieatrakcyjne, czasami tobie się nie podoba i też nie chcesz się zmuszać, żeby być w danym miejscu dłużej. Po prostu czasami, nie wiem, nie masz dnia, nie chcesz się tutaj być, wolisz być gdzieś indziej, to wtedy wyjeżdżasz na przykład, ale są miejsca, gdzie chętnie wracasz. Tajlandia. Byłeś już właśnie więcej niż tak. Wracasz. Tajlandii teraz będę chyba jechał 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Teraz będę 7 raz chyba. I wracam, bo są fajni ludzie, bo pomimo, że Tajlandia nie jest moim faworytem, jeżeli chodzi o, nie wiem, o krajobraz, pomimo, że jest ładnie. Mają dobrą kuchnię, ale lubię tam wracać ze względu na osoby, które tam poznałem, wiesz, bardzo sympatyczni ludzie, z którymi dobrze spędzałem się czas i można powiedzieć, że no takie jakby wakacje, lekki taki odpoczynek od tego bycia w podróży. Jesteś w podróży i będąc na przykład w Azji Południowo-Wschodniej, możesz sobie pojechać do tej Tajlandii, bo to jest ciekawe, bo Tajlandia, ogólnie Bangkok, to taki hub przesiadkowy, gdzie często będąc w Azji zahaczasz. O ten Bangkok. Już w tym Bangkoku to byłem ze 20 razy, jak nie ze 30 razy, bo jesteś powiedzmy, nie wiem, w Kuala Lumpur i często jest tak, że jak chcesz gdzieś dolecieć albo jesteś w jakimś innym miejscu, zdarza się tak, że akurat jest przesiadka w tym Bangkoku. Czasami sobie myślisz, a kurczę, to pojadę sobie na te 2 dni, zobaczę wrócę znajomych na przykład. No i tak się trafia, że jesteś w tym miejscu tam już więcej powiedzmy razy. I tak jest, są kraje, do których na przykład Indie. Ja byłem już 4 razy, czy 5 razy. Bo czasami tak ostatnio byłem w tym Bangladeszu i pojechałem do Indii. I tak mówię sobie, kurde, no po co to przyjechałem znowu? Bo ja dopiero byłem pół roku temu. I jakby ilość rzeczy, które tam się dzieje, jest tak, tam jest tak intensywnie, że uwierz mi, że jak jesteś 2-3 tygodnie w Indiach, pierwsze w ogóle dni to jest wow, zajebiście, wszyscy podchodzą, mister, tutaj zróbmy sobie zdjęcie, wiesz, jest zajebiście, fajnie, uszy ci czyszczą na ulicy, wiesz, no to dzieje się wszystko naprawdę, krowy, tu nasrane, tu śmierdzi, tu pachnie pyszne jedzenie, tutaj ktoś tam cię woła, tutaj tymi głowami, wiesz, kręcą, jest śmiesznie. I później po 2 tygodniach jest takie, męczysz się, gdzieś tam sobie pojedziesz, wyjedziesz z Indii i uwierz mi, że wracasz za 3 miesiące i mówisz, nie, to lubię, uwielbiam Indię, ale sobie wracasz i mówisz, jednak to trzeba było troszkę poczekać, bo tak jak mówię, ostatnio byłem w
październik, listopad, spędziłem długo, 5 tygodni w tych Indiach. Mhm. I teraz wróciłem, pojechałem do Bangladeszu i pojechałem do Indii. I uwierz mi, że przyjechałem, powiedziałem sobie, kurwa, po co ja to przyjechałem znowu? I wiesz, przyjeżdżasz, masz awarie żołądkowe, to jest klasyka w ogóle w Indiach. Przyjeżdżasz i no jest sranie, to jest w ogóle na dzień dobry. No, wiesz, jak ktoś mówi, że nie ma problemów w Indiach, ostatnio mój znajomy mi mówi, co ty, Piotras, jest zajebiście, jest fajnie, nic się nie dzieje. No, nie? I tam za 5 dni pisze mi, mówi, chłopie, nie mogę być z kibla. Ja mówię, no stary, witamy w Indiach. No, nie? Ale i tak dalej tam wracasz, bo czujesz, że no nie wiem, tam jest jakaś taka coś tam aura, ciągle, no. Coś tam ciągle. Więc wiesz, są kraje, do których już wracałem, byłem kilka razy. Mhm. I wiem, że wrócę, bo nie widziałem wszystkiego, bo fajnie mi się spędza czas, bo są fajni ludzie, to jest bardzo ważne. Jak ludzie są fajni, to czasami jak jest brzydko, to i tak będzie dobrze. Bo ludzie robią... Bo spędzasz czas z tymi ludźmi i w ogóle nie zwracasz uwagi, że nie wiem, w koło jest brudno, że coś tam jest nie tak. Dzisiaj oglądałem twój odcinek z Bangladeszu. Jak się podobało? Super. I właśnie co mnie tam ujęło, że jak chodzisz z tą kamerą pośród właśnie tego tłumu, dzikiego tłumu na tych ulicach, to i tak ktoś tam co chwilę cię zaczepi, tu zdjęcie z tobą zrobi. To jest taka klasyka, tak? Indie, no Indie i Bangladesz takie. Czyli że... jesteś dla nich też taką rozrywką, w sensie, że... Tak, coś nowego, nie? Tak, no to taka ciekawostka. Gość z kamerą chodzący po ulicach? I wiesz, tam taka ciekawostka, zacznijmy od tego, że jak ja leciałem do Bangladeszu, spotkałem taką panią pracującą dla ONZ-u. I tak, w ogóle lot był pusty. Ja leciałem z Bangkoku i leciało dosłownie, nie wiem, kilka osób z Bangladeszu. Leciałem ja i ta pani, tam dosłownie turystów nie było w ogóle. Tak ona na mnie patrzy, że siedzę pod tą bramką i tak... Zagląda, mówi, wiesz, czy ja jestem, skąd ja jestem, tak? Zagląda i tak mówi do mnie, a ty lecisz do Bangladeszu? Ja mówię, tak. Ona mówi, a po co? Ja mówię, no, jadę zwiedzać. Ona do mnie, zwiedzać? Co ty tam chcesz zwiedzać? No, ja mówię, jadę zobaczyć, co słychać w Bangladeszu, właśnie, żeby pewne stereotypy czasami, wiesz, obalić, bo ludzie mogą powiedzieć, że nie wiem, że nie jest fajnie, albo że coś tam... Jadę zobaczyć, czy faktycznie może nie jest fajnie, a może było, a mi się podobało, pomimo, że gdzieś tam, wiadomo, było męczące, bo i był Ramadan, 35 stopni, gorąco, nie do końca czysto, problemy żołądkowe, to gdzieś tam dokucza na pewno. Ale wiesz, to było takie, wiesz, ta kobieta powiedziała, że no tam nic ciekawego nie ma. Faktycznie jakoś tam nie zachwyca, czy ani architekturą, ani tam tym, co się dzieje na miejscu, ale fajnie tam być. No nie? I nawet też ostatnio poznałem takiego gościa z Bangladeszu, siedzieliśmy sobie w hostelu, tam ja mówię, skąd ty jesteś? On mówi, że z Bangladeszu. Ja mówię, o fajnie, byłem ostatnio. Ona do mnie mówi, a przykro mi. Ja mówię, dlaczego? On mówi, no zmarnowałeś kilka dni swojego życia. Ja mówię, właśnie nie, mówię, fajnie było, bo podobało mi się, pomimo, że gdzieś tam, pomimo, że widać, że Bangladesz nie tyle co zmęczy, bo tam byłem tylko 5 dni, ale przeskok, bo ja leciałem z Hongkongu. Siemano, witam serdecznie, Piotr Poloprzewarski. Patrzcie na to, Hongkong. Pokażę wam coś śmiesznego, patrzcie. No dobra, może to nie do końca było śmieszne, moi drogi. Siemano, witamy w Bangladeszu. Zaraz mnie tu jeszcze przejadą, człowieku, ale to są dobre jajca. O, człowieku, zapraszam na oglądanie, wariaty. Lecimy z tym. Gdzie jakby wiesz, najpierw była Korea, Japonia, Hongkong, to wszystko jest poukładane. Jesteś w Tokio, gdzie jest 40 milionów ludzi, metropolia jest z kosmosem, rozumiesz, że nie jesteś sobie w stanie pojąć tego, że tam jest więcej ludzi w jednym mieście, w jednej metropolii, jak mieszka w całym naszym. I oni chodzą jak w zegarku. Ci wszyscy Japończycy są grzeczni, są ułożeni. Oni wszyscy przepraszają za to, że w ogóle żyją niemalże, wiesz, ale to jest coś niesamowitego, że wchodzisz na olbrzymią stację gdzieś, nie wiem, na Shibuya, gdzie wszyscy kojarzą te wielkie, wiesz, skrzyżowanie Shibuya, gdzie tam kilka tysięcy osób przechodzi po prostu na jednych światłach. Jesteśmy na dzielnicy Shibuya i tutaj przed nami jest największe przejście dla pieszych na świecie. Zaraz wam to pokażę, nie do wiary. Co tu się dzieje? Czujesz, jakbym był gdzieś na Manhattanie, w Nowym Jorku, gdzieś na Times Square.
wchodzisz, wiesz, na stacji metra, idziesz do toalety, tam jest czysto. Po pierwsze, że jest toaleta na stacji metra, po drugie jest darmowa, a po trzecie jest turboczysta. I w mieście, gdzie jest 40 milionów, da się tego upilnować, a czasami jedziesz gdzieś z jakiegoś kraju i jest tych ludzi mniej, a jest brudno i wiesz, i gdzieś tam no, to wychowanie też, no nie? Więc jakby, wiesz, jedziesz sobie właśnie Korea, Japonia, Hongkong, jesteś w tych cywilizowanych krajach i bum, lądujesz hopie w Bangladeszu, no nie? Ja ląduję, wiesz, godzina. To było też ciekawe, bo jakby, no nie dość, że nas tam leciało kilkanaście osób na ten cały, no w ogóle pusty i wszyscy po prostu, wiesz, wyszli z lotniska i pojechali sobie do hoteli, do domu gdzieś tam, a ja mówię, nie no, jest zaraz pierwsza w nocy, mówię, ja za taksówkę nie będę płacił dwa razy, czy tam dwa razy, 10 razy więcej jak za autobus miejski, który jutro będzie jechał rano, a za hotel nie będę płacił, mówię, idę spać sobie na lotnisku, no nie? No i to stanąłem sobie, wiesz, wskoczyłem w śpiwór i poszedłem spać. Chata na dzisiaj. Dobrej nocy. Szósta rano, za kilka minut. Rozbudzam się rano, pogryzły mnie komary. Chłopie, wszyscy pracownicy tego, a w ogóle zacznijmy od tego, że to lotnisko było małe, ale tych ludzi pracujących, tej policji, to w ogóle tam było, nie wiem, powiedział, że z 50 osób albo 60, więcej tej obsługi jak tych ludzi tam latających. I wszyscy w ogóle spali, to w ogóle był kosmos, wiesz, taki, mówisz, że wiesz, myślałem, że to będzie jakoś tam bardziej uporządkowane, no nie? Te ściany jakieś tam brudne, oplute, ci ludzie, wiesz, śpią gdzieś tam, wiesz, pozawijani w tych kocach, ja podchodzę do jakiegoś policjanta i mówię, ty mister, mówię, mogę tu spać? On, nie. Ja mówię, dlaczego? Bo tam już ktoś będzie spał, nie widzisz, że poduszka jest położona? Ja mówię, sorry, nie? Ja w ogóle, wiesz, zacznijmy od tego, że ja, wiesz, ląduję na tym lotnisku i właśnie chciałem się go coś tam zapytać. I on do mnie, jaki masz problem? Wiesz, od razu, wiesz, od razu taką gadką. Ja sam myślę, chłopie, nie mam żadnego problemu, ja chciałbym, wiesz, iść spać na lotnisku. I on do mnie, on mówi, dobra, idź tam na górę. No, i wiesz, i wstaję rano, i wiesz, i to piąta rano, wszyscy śpią. I ja idę właśnie po tą wizę. I ci, wiesz, wszyscy pracownicy, wiesz, tych, nie, policji śpią, chłopie, nogi normalnie, wiesz, na biurku, na tym imigracyjnym, w ten sposób. I sam myślisz, chłopie, dopiero byłeś, wiesz, w takim uporządkowanym gdzie kraju, jestem, gdzie wszystko jest czyściutkie, schludne, wiesz, czasami karalucha nie zobaczysz na ulicy. A tu taka przepaść. I tu jest, i to właśnie jest to. No, to jest piękne właśnie w podróżowaniu, że możesz dosłownie, wiesz, w parę godzin lotu, to wszystko się zmienia tak kosmicznie, że ciężko w to uwierzyć. Trochę pachnie jedzeniem, trochę śmierdzi gównem. Nawiążę do tego i w jakich okolicznościach my się poznaliśmy. I gdzie się poznaliśmy? No, poznaliśmy się najprawdopodobniej gdzieś tutaj na mieście. Tak jest, imprezowo, balowo, gdzieś tak, tam na ulicy. No, duże prawdopodobieństwo, że gdzieś przechadzając się z baru do baru, pewnie sobie zbiliśmy piątkę, tym bardziej, wiesz, miejscowość jest mała i tu z reguły każdy każdego zna z widzenia i jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam się łatwo przeciąć, tym bardziej chodząc do jednego z dwóch barów, no, wiesz, lat temu gdzieś 10 na przykład. No. Nie wiem też, czy pamiętasz sytuację, nawiążę jednak do tego. Kiedyś od ciebie dostałem pocztówkę. No co ty? No, z Borneo, z Malezji. Taką bardzo fajną małpką. Mam tą kartkę do dziś, bardzo miło. Proboski smanki, no. Proboski smanki. Tak zwane Janusze. Tak, tak. Tak, to były czasy, jak ja dopiero zaczynałem z YouTube'em. Wtedy pamiętam chyba jakieś 180 subskrypcji. Okay. Miałem. To już ponad rok miałem prowadzony kanał. Pamiętam, że to bardzo opornie wszystko szło. Musiał być jakiś konkurs prowadzony. Tak, i tak pewnie było dziś na Instagramie. Tak jest pocztóweczka, moi drodzy. Że, jest. Żeby nie było, zawsze wysyłam.
No, fajnie, fajne czasy, bo to gdzieś tam człowiek dopiero gdzieś tam stawał pierwsze kroki z tym YouTube'em, wiesz, to obeznanie się z tą kamerą, z tym wszystkim. Fajnie, fajnie. Ja lubię czasami sobie wrócić do starych filmów i zobaczyć na przykład, wiesz, takiego mnie... Swój rozwój nawet, nie? Tak, to zdecydowanie. Ja się bardzo cieszę też, jak często ludzie piszą w komentarzach, że widzą, jak to się zmieniło, jak, wiesz, sposób mówienia, doświadczenie, czy to w kręceniu, czy w wypowiadaniu się nawet. No bo to taka pierdoła teoretycznie, ale wiesz, tak jak gadaliśmy wcześniej, na przykład zmuszenie się, aby mówić do tej kamery, wiesz, pośród tych ludzi na ulicy, na przykład wyciąganie tego i próba, nie wiem, powiedzenia czegokolwiek, to też to nie jest takie, wiesz, czy sobie, wiadomo, niektórzy tak mają, że odpalają kamerę i lecą, ale bym powiedział, że większość osób, która by chciała spróbować, no to jest takie, wiesz, wyciągasz kamerę i jest takie, to chyba jednak nie jest tak łatwo. I zawsze powtarzam ludziom, że jak tak wam się wydaje, że jest łatwo, śmiało, próbujcie. Ja, tak jak też ci wspomniałem, dopiero zaczynam gdzieś tam z tą swoją przygodę z tym YouTube'em. Jest to mega ciężkie, mega stres, a zacząłem się przełamywać właśnie w mówieniu do telefonu i na Instastory. Bo to chyba jest najłatwiejsze, mi się wydaje. Tak, i to jest zawsze pod ręką, ale tak jak mówisz, wśród ludzi, gdzieś jeszcze w mieście czy coś, jeszcze takiej relacji nie nagrałem. Co chwilę gdzieś się oglądam, no. Okej, nikogo nie ma, fajnie, nie? Wszystko łatwo jeszcze przychodzi. Na to zwróciłem uwagę, że wydaje mi się, że łatwiej mówi się do kamery, jeżeli sam siebie widzisz. Czyli jeżeli powiedzmy masz ten telefon i nagrywasz te Insta Stories i widzisz siebie w odbiciu i jakoś wizualizujesz sobie to wszystko, jak to może wyglądać, to mi się wydaje, że jest łatwiej, bo jeżeli miałbyś mówić, wydaje mi się, do kamery, powiedzmy, w ten sposób, że nie widzisz siebie, to wydaje mi się, że jest trochę trudniej, bo jakby nie masz tego odbicia i wydaje mi się, że człowiek gdzieś tam taki trochę się wydaje mniejszy w tym wszystkim, co robi i tak, nie wiem, to takie moje tylko, wiesz, że łatwiej nagrać na przykład Insta Stories w ten sposób, mówić do telefonu, jak na przykład nagrywać tak bez podglądu na siebie. Tak mi się wydaje, ale może spróbować sobie. To jest takie po prostu moje jakieś, wiesz, nie wiem, tak mi się wydaje. Że... Ale gdzieś tam mówię, pierwsze kroki czy coś, to tutaj jak najbardziej. No jest tak, ja mówię, pamiętam swoje wszystkie pierwsze faux pas, które miałem wielokrotnie, próby nagrania czegokolwiek, to były takie. Wracając do tych pocztówek, dzisiaj prowadzisz tego swojego Patronite'a, tak? Tak, tak. Powiedz coś więcej o tym, jak to wygląda. To jest, można powiedzieć, opcja finansowania twórcy, autora przeróżnych rzeczy na platformach YouTube'owych i nie tylko, podcastowych, gdzie ludzie robią bardzo często ciekawe rzeczy, mają jakieś swoje projekty i można ich wspierać za jakąś tam, powiedzmy, określoną kwotę miesięcznie lub jednorazowo i bardzo często, chociaż nie zawsze, w zamian można coś otrzymać. Ja na przykład wysyłam moim patronom pocztówki z miejsc, w których jestem, tak jak tobie wysyłałem kartkę z Borneo i staram się dość regularnie, jak jestem w takich miejscach, bym powiedział, dość ciekawych, wysyłać ludziom pocztówki. Moim zdaniem to jest taki fajny gest, mega, wiesz, podziękowania. Ostatnio wysyłałem z Japonii, wcześniej był to, staram się, mówię, takie miejsca, które są, bym powiedział, trochę nietuzinkowe, wiesz. Japonia, czyli niby każdy wie, ale też tak chyba nie każdy pewnie był. Dodatkowo Surinam to jest taki, bym powiedział, bardzo mocny, mocno egzotyczny kierunek, gdzie pewnie mało ludzi w ogóle słyszało o takim kraju jak Surinam, na co dopiero postawić tam stopę. Dodatkowo były kartki z Syrii. Niestety nie można było wysłać ich jakby, wiesz, docelowo z Syrii, ponieważ poczta tam nie funkcjonuje na tyle, żeby można było te kartki przetransportować, ale jakby zostały nabyte w Syrii, zostały tam wypełnione i po prostu zostały wysłane z innego kraju, więc staram się coś takiego robić. Czy jest coś, czego się boisz w podróży? Tak, na ludzi, pewno. Ludzi, miejsc, sytuacji? No, bywają niebezpieczne sytuacje? Bywają. Obawiam się, że
Nie obawiam się na przykład, nie wiem, że dostanę w ryj, no bo to już jakby, jak widzisz pewne rzeczy, nie wiem, no przestawiali mi, wiesz, no wiem jak wygląda broń z drugiej strony, więc to nic przyjemnego widzieć coś takiego, jak ktoś gdzieś tam do ciebie celuje. Więc jakby ten poziom strachu, już można powiedzieć tak, ta poprzeczka wysoko ustawiona, że gdzieś tam nie wiem, opcja dostania w ryj już jest taka jakby, jesteś świadomy, że to się może zdarzyć. Gdzieś tam jest z tyłu głowy. To nie jest tak, że za każdym razem ja wychodzę i sobie myślę, o może dzisiaj dostanę w pierdol, bo coś tam. Po prostu jest z tyłu głowy, że będąc w niektórych krajach może tak się zdarzyć. Nie zawsze, nigdy nie dostałem, chociaż były opcje, że tam no, prawie zostałem pocięty nożem na przykład, czy były rzeczy niebezpieczne. Ale mówię, trzeba być świadomym, więc jakby nie fajnie na pewno jest, gdyby mnie okradli gdzieś tam. To nie jest nic przyjemnego, jeżeli może nawet nie tyle, że sprzęt, co jakby teraz wszystko w tym sprzęcie jest zawarte, wiesz, dostęp do kont bankowych, dostęp do gdzieś tam jakichś wszystkich haseł twoich, najróżniejszych, wiesz, typu poczty, nie poczty, zbiór kontaktów, zdjęcia. To bardziej chyba człowiek tego się boi, niż jakby, wiesz, wartości telefonu, który sobie zawsze można, powiedzmy, kupić. Bardziej chodzi o to, co tam jest na telefonie. Więc raczej nie chciałbym czegoś takiego stracić. Nie wiem, czego bym się obawiał. Obawiałbym się jakiegoś takiego może napadu z bronią. Na pewno. Bo to pewnie nic przyjemnego. Mhm. Mi się wydaje. Wiem, że takie czasami się zdarzają. Mówię, w niektórych krajach czasami może tak być. Widziałem różne, można powiedzieć, podobne sytuacje, więc trzeba być świadomym, że takie coś też jest. Jest na świecie pięknie, ludzie są fantastyczni, nawet bardzo często w tych krajach, które są niebezpieczne, 99% ludzi jest bardzo uprzejmych, bardzo miłych, bardzo ciepłych i jakby wychodzą do ciebie z pomocną dłonią, ale zawsze znajdzie się procent takiego skurwysyństwa, gdzie coś się może stać. No i jadąc w niektóre kierunki, trzeba być świadomym. Jadąc do Azji jest raczej taki bardziej luz, nie trzeba zwracać na to uwagi, ale jadąc do krajów, nie wiem, na drugą stronę globu, może tak się wydarzyć. Nie musi, ale może. Więc to jest coś takiego, że ja zawsze mam z tyłu głowy, że tak może być. Jak jesteś w podróży, tęsknisz za domem? Tęsknię za pierogami. Tęsknię za polską kuchnią, bo moim zdaniem jest bardzo smaczna. Ale mam dobry kontakt z rodziną, rozmawiamy dość regularnie. Oni wiedzą, co się dzieje u mnie, ja wiem, co się dzieje u nich. I przywykłem do tego na tyle, że kurczę, to jest też moja praca. Już teraz to już jest moja praca. I ja też wiem, że po prostu no tak już jest i ja jestem poza domem i to mnie też cieszy, bo gdyby to mnie jakoś w jakimkolwiek sposób, nie wiem, męczyło, nie sprawiało przyjemności, to nie chciałbym tego robić, ja bym tego nie robił. Więc jakby wiadomo, tęsknię za rodziną, bo są mi bliscy, ale jestem świadomy, że to jest jakby rzecz, którą kocham. Jakby ja czuję to, że muszę jechać na przykład, no nie? Już okłamywałem siebie wielokrotnie, że mówię, a dobra, ja potrzebuję rutyny, jadę do domu, będę siedział 3 miesiące i będę, nie wiem, chodził na treningi i uprawiał sport regularnie i jadę dobrze i po 3 miesiącach takiej fajnej rutyny będzie okej. Okay. I ja przyjeżdżam i ja tydzień, ja sobie myślę, ale bym sobie już poleciał na przykład. To jest pewnego rodzaju nauk na pewno, bo jak pewnie ze wszystkim, co robisz, jak gdzieś tam zaczynasz podróżować i jest trochę tej adrenaliny i czujesz jakby, że jest fajnie, że coś się dzieje więcej jak tutaj na przykład, bo chcesz jechać. Takie jest moje odczucie. Okay. A jakbyś miał przytoczyć taką najbardziej odjechaną historię, jaką przeżyłeś? Kurczę, ciężko powiedzieć, bo mnóstwo ich było, mnóstwo. To jest jednak, wiesz, 5 lat można powiedzieć niemalże w trasie intensywnego podróżowania, na tyle, że jesteś 10 miesięcy w podróży i w ciągu tych 10 miesięcy czasami jesteś w 15-20 krajach, w każdym kraju jesteś w kilku do kilkunastu miejscowościach.
transportujesz się z miejsca do miejsca, więc z tych historii i poznanych ludzi jest tak dużo, że kurczę, wydarzyło się mnóstwo. Ciężko jest mi powiedzieć, co jest takiego najbardziej zwariowanego. Ogólnie, moim zdaniem, najbardziej zwariowane rzeczy opisałem w mojej książce. Właśnie, właśnie. To jest, tak. To teraz jest, możemy powiedzieć, napisać książkę. Tak, wyszła rok temu i już niemal, że na dobrą sprawę, jej nie ma. Więc jak oglądają to... Kiedy to będzie puszczone? W niedzielę. W niedzielę, więc jak oglądacie to, moi drodzy, teraz na bieżąco, to istnieje, czyli ta książka najprawdopodobniej pewnie jeszcze będzie jakieś miesiąc, dwa może, ale jest końcówka, bo wyszedł nakład 2,5 tysiąca wydrukowane w twardej okładce. Zostało 160 sztuk chyba, więc jestem, można powiedzieć, bardzo zadowolony z tego, jak to poszło. I opisałem tutaj, no jak się, no książka jest, można powiedzieć, z dość wulgarnym tytułem, ale jak ja zawsze to mówię ludziom, jak mówię, maga stare chińskie przysłowie, nie oceniaj książki po okładce. I faktycznie nazywa się Jedność to wszystko. Jakby zostało to spowodowane tym, że ja faktycznie w pewnym, na pewnym etapie mojego życia wstałem rano i po prostu jebnąłem wszystko. No bo ja miałem pracę, gdzie zarabiałem dobrze, pracując gdzieś tam w Berlinie, zarabiając euro, gdzie faktycznie to, te pieniądze były dobre, jak na, można powiedzieć, standard w Polsce. Plus studiowałem wtedy jeszcze filologię romańską, byłem na studiach, wiesz, dostałem się na Erasmusa do Francji. Sfinansowali, można powiedzieć, mi studia, tak, na w innym kraju. Ja wstałem rano i tego dnia, kiedy ja miałem pojechać do Francji, ja wstałem, ja mówię, a chuj z tą Francją, jak Boga kochamy, tak wstałem, powiedziałem, ja nie jadę. Ja nigdzie, ja nie jadę żadnej Francji, jadę pracować do Berlina. I pojechałem i później jeszcze dosłownie kilka miesięcy popracowałem i wstałem drugi raz, tak powiem, jebnąłem tym wszystkim, spakowałem się, no i pojechałem do Azji. I ta podróż, wiesz, od roku 2018, tak jak pojechałem na 3 miesiące, tak do tej pory, można powiedzieć, trwa, no bo ciągle jest reaktywowana. No i wiesz, pod tytuł o seksie, przemocy i narkotykach w podróży. To jest moim zdaniem pozycja, której zawsze moim zdaniem, nie wiem, zaraz powiedziałem moim zdaniem, brakowało na polskim rynku podróżniczym. Zawsze to było takie, temat tabu. Podróże, fajnie, palmy, drinki, wow, byłem w Azji, piłem kokosy i było fajnie, poznałem miłych ludzi i pojechałem do domu. No nie, no też było niebezpiecznie i tutaj opisałem, mówię, najbardziej zawariowane historie. Ja nie piję alkoholu, to żeby nie było, więc tu jest o narkotykach przemocy, narkotyków też nie zażywam, ale były historie, które były oparte o narkotyki, osoby, które często były pod wpływem narkotyków, więc moi drodzy, jak chcielibyście nabyć tą lekturkę, można powiedzieć, to pewnie jeszcze jest taka możliwość na mojej stronie przywarski.pl i jest takie prawdopodobieństwo, że jak ten materiał wychodzi teraz w niedzielę, to już będzie preorder mojej drugiej książki. I jeszcze nie zdradzam tytułu, bo nie wiem, czy faktycznie w niedzielę będzie dostępny, więc warto sprawdzać właśnie na mojej stronie przywarski.pl. Ja w ogóle też powiem, że wszystkie linki zarówno do sklepu, jak do wszystkich mediów społecznościowych Piaczka, wszystko umieszczę w opisie pod tym filmem. I już jak mamy tą książkę w rękach... Ja ci mogę powiedzieć w kilku takich, nie wiem, najważniejszych, wiesz, zdaniach, jak to wygląda. Haitańska gościnność. Ogólnie książka ma 19 rozdziałów. Każdy rozdział jest inny. Wydaje mi się, że czyta się fajnie. To nie jest tak, że zaczynasz czytać tą książkę, ona się rozkręca, sobie myślisz, kurwa, kiedy ona się, wiesz, kiedy coś będzie ciekawego? Właśnie nie. Mi tego brakowało, bo ja czytałem różne pozycje polskiej literatury podróżniczej i zawsze to było takie, te opisy były bardzo długie, trzeba było czekać na tą akcję, żeby coś tam się wydarzyło. Ja nie mówię, że te ich podróże nie były ciekawe. Po prostu brakowało mi takiego opisania tego z jajem. A że tu jest 19 historii, to są dość krótkie pozycje. Takie opowiadania. I jest takie, wiesz, że masz, zaczyna się i jest rozkręcona historia i jest zakończenie, którego bardzo często się nie spodziewasz. I czytasz i jak zaczynasz kolejny rozdział, to niemalże jakbyś czytał drugą książkę. Jest 19 rozdziałów, każda jest, można powiedzieć, dopełniona takim piękną ilustracją. Haitańska gościnność to jest właśnie moment, kiedy byłem przepytywany przez wojsko właśnie w Haiti, co nie było najlepszą rzeczą w moim życiu, ale też umieściłem jakieś tam fotografie, które... Piękne zdjęcia właśnie. Dziękuję, które gdzieś tam umieściłem, wiesz, super. Właśnie
różne z różnych właśnie podróży przez ostatnie moje 5 lat podróżowania. No były różne historie, typu nie wiem, koks na talerzu, Barcelona rok 2019. Mówię, ilustracje, zdjęcia plus moim zdaniem najbardziej niebezpieczne historie, kolumbijski nożownik, to właśnie historia, kiedy niemalże zostałem pocięty nożem, wiesz, będąc w Peru przez Kolumbijczyka, który był strasznie naćpany, więc dzieją się takie rzeczy i moim zdaniem tego brakowało właśnie w takich podróżniczych książkach, że... A tutaj wszystko znajdziemy. Nie wiem, czy wszystko, bo nie wiem, czy wszystko, ale takie bardzo zwariowane rzeczy. Inna perspektywa. Na pewno. Zdecydowanie jest coś takiego, gdzie to nie jest opisywane bardzo często przez polskich podróżników, bym powiedział. Mi się wydaje, że wyszedłem poza jakiś taki pewien schemat, co mnie cieszy. Póki co były bardzo fajne opinie, jakby recenzje na temat tego, tej lektury, tej książki. Ja za chwilkę się oczywiście przekonam, bo ja już swój egzemplarz mam, z dedykacją oczywiście. Mojego czytania. Tak, a tutaj Piotr jeszcze przyniósł ze sobą dodatkową książkę, też dla widzów. Podpisem. I tutaj oczywiście dla jednej osoby z Was, to co? Co robimy? No nie wiem, niech może napiszą jakiś najciekawszy komentarz u Ciebie pod filmem i wtedy będziesz mógł wybrać jedną osobę, która otrzyma taki egzemplarz i... Z autografem. Także tak robimy. Najciekawszy komentarz pod tym filmem. Że komentujcie, moi drodzy, na grubo. Otrzyma książeczkę. Super, super, bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Za ten prezent. Ja również. No kurczę, można tutaj rozmawiać godzinami na temat podróży, nie wiem, bo ja też... Ja w ogóle jestem zafascynowany, tak? Mówię, śledząc Twoje social media. Oczywiście zapraszam tutaj każdego, tak jak wspomniałem, wszystko podlinkuję. Ja też mega lubię mówić o tym, bo to jest jednak, wiesz, no. I tutaj właśnie zachęcam każdego, żeby zobaczył, bo tam dużo prawdy, takiego właśnie, rzeczy, których nie widzi się. Wiesz co, bo to jest często, bym powiedział, takie surowe. Ja biorę kamerę i ja zawsze pokazuję, ja też nie lubię przekłamywania w social mediach, bo często jest tak, że teraz wielu takich, można powiedzieć, influencerów, bardzo często jakichś topowych, jeździ w najpiękniejsze miejsca i zawsze pokazuje, jakie to są piękne plaże, jak zajebiście się wypoczywa w resortach, nie wiem, na Malediwach i jak fajnie, zobaczcie, tutaj pływają rekiny i jesteśmy w domku, który ma, wiesz, przeszklone podłogę i spędzamy czas tylko w ten sposób, no bo tak to nie wygląda. Niestety właśnie to jest takie przekłamywanie tej prawdy, bo często ci tacy, nie mówię, właśnie może niekoniecznie w Polsce, bardziej bym powiedział zagraniczni influencerzy, twórcy Instagramowi bardzo często pokazują ten świat taki trochę zakrzywiony. Zawsze jest zajebiście ładnie, zobacz, jak ja tu podróżuję, kurwa, jest przepięknie, zobacz, pięknie tutaj, wszyscy ludzie są dla mnie mili i zawsze się wszystko udaje i tutaj, wiesz, wiatr we włosach, jedziemy motocyklem, wiesz, piękne plaże, tak czasami bywa, ale bywa też często niesmacznie. I zawsze tak się zdarza. Nieważne w jaką pojedziesz podróż, jeżeli pojedziesz samemu, czy jakkolwiek na własną rękę, zawsze coś się, że tak powiem, zesra. Tu ci ucieknie samolot, tu ci, nie wiem, ucieknie transport publiczny. Tutaj musisz zapłacić więcej pieniędzy za to, nie wiem, jest jakiś problem z noclegiem. Czasami jest tak, że przyjeżdżasz, nie wiem, o drugiej nad ranem gdzieś do jakiegoś hotelu, się okazuje, że nie mają dla ciebie miejsca, wiesz. Zaczynają się kłopoty. Zawsze tak jest i bardzo często ludzie tego nie pokazują. A u mnie zawsze jest 100% takiej prawdy. Jak pojechałem na Malediwy na przykład i było fajnie i dało się na przykład to zrobić na własną rękę i nie wiem, nurkowałem sobie z rekinami, ale pokazałem, jak na przykład, wiesz, z drugiej strony jest syf na lokalnych wyspach, albo jak palą śmieci, powiedzmy. I to jest prawda i to też trzeba pokazywać, bo ja nie chcę sytuacji, że ja tylko pokażę najpiękniejsze zdjęcia i filmy z Malediwów, przepraszam, i pokażę, jak tu jest fajnie, jaka jest rafa i jak mi tu się fajnie spędza czas, a ludzie przyjadą i powiedzą, no nie, no tak to nie wygląda. Ja chciałbym tego uniknąć, bo wydaje mi się, że teraz, tym bardziej, no właśnie oglądając te często blogerki gdzieś tam właśnie zagraniczne, jest tak, że ludzie przyjeżdżają i mówią, no nie no, to tak nie wygląda, to jest wszystko okłamane, no, wiesz,
idealne światło zawsze, idealna pogoda, zawsze jest pięknie, no nie? Wiesz, czasami idziesz na safari i wiesz, i kulawego lwa nie zobaczysz, i tak się może zdarzyć, tak? A zapłacisz za to wielkie pieniądze na przykład, więc taki świat, moi drodzy, nie jest. Nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo, jak jest na obrazku, nie? Ale warto jeździć, pamiętajcie, warto jeździć na pewno, to takie... Też nie chcę, mówię, zabrzmieć nie wiadomo jak motywacyjnie, bo że zawsze mi się udawało czy coś. Ale warto jeździć na pewno, warto próbować. To jest takie, bym powiedział... Czy... Nie bać się. Nie bać, no ale to jest takie pewnie... Najpierw trzeba być poza tą pewną taką jakby strefę komfortu, bo trzeba pewnie małymi kroczkami. Ale też czasami pewnie warto rzucić się na głęboką wodę i wiesz, kupić bilet w jedną stronę i lecisz gdzieś, gdzie... Nie wiesz, co cię czeka na dobrą sprawę, no bo lądujesz gdzieś tam w takim Bangladeszu i co robić dalej? Ja pamiętam, jak ja wylądowałem, nawet nie wiedziałem, gdzie mam jechać. Ja sobie za boku, to nie jest tak, że ty sobie odpalasz gogle na przykład i tam ci mówi, proszę pójść na ulicę Mickiewicza i wsiąść w tramwaj numer 10 i pojechać na przystanek taki i taki. No nie, no tam, no, nie, to, nie, no, nie istnieje na przykład. No i wsiadasz w pierwszy autobus i mówisz, mister, dawaj, jedziesz prosto, to sobie tam z nim jedziesz i wiesz, do momentu, aż widzisz, że na mapie autobus skręcił nie tam, gdzie trzeba i wysiadasz, szukasz kolejnego, więc to jest przygoda na pewno. Więc zachęcam ludzi na pewno do takiego spontanicznego podróżowania, próbowania siły w sumie we wszystkim, co robię. No bo to też nie tylko chodzi o podróżowanie. Bo jakby ja na swoim kanale pokazuję po prostu, wiesz, że można, że gość z Dębna, wiesz, spakował się i pojechał. Jebnął to wszystko. Jebnął wszystko i dalej sobie jeździ i to jakoś działa, funkcjonuje, wiesz. I udało się przeżyć sporo ciekawych rzeczy, historii. Udało się je opisać, to jest też bardzo ważne, bo zawsze marzyłem, żeby napisać książkę. Nie wiem dlaczego. Miałem takie z tyłu głowy chyba, że kurczę, fajnie by było. To jest takie jednak coś, to co chyba sobie nie każdy może pozwolić, bo to jednak, wiesz, fizyczna kopia książki, którą możesz trzymać w rękach, to już takie... jakieś tam po części dzieło sztuki na dobrą sprawę, tak? No bo to też nie jest tak, że odpalasz sobie laptopa i naskrobiesz post na Facebooka i to jest. To jest jednak spore zaangażowanie, aby to napisać. Ktoś to później musi sprawdzić, poprawić. Później ty to musisz jeszcze 10 razy przeczytać i sprawdzić, czy to faktycznie ma sens, bo też nie zawsze jest tak, że możesz pięknie opowiadać, ale nie do końca może masz jakby, wiesz, odpowiednie narzędzie, żeby to przekazać na papier. Bo to nie jest tak, że mówię, możesz być pięknym, wiesz, poetą i występować publicznie i mówić naprawdę o ciekawych rzeczach. A przelanie tego później, żeby to się czytało fajnie, może być problemem. Musisz to przekazać. Czas, bardzo ci dziękuję za ten... Ja również dziękuję za rozmowę ciekawą z małymi, można powiedzieć, tutaj przebojami. Nagrywane było kilkukrotnie. Tak jest. Ale udało się, także... Bardzo ci dziękuję. Ja również, zawsze. Fajnie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich widzów tutaj, kolegi, można powiedzieć, sąsiada z tej samej miejscowości, co żeby się wiodło. I... Wszystkie linki do Piotrka, mediów społecznościowych oczywiście zostawiam pod tym filmem, zarówno do twojej strony, gdzie znajdziecie książkę, oczywiście YouTube, Instagram. Dzięki, tak więc zachęcam również do subskrybowania, już prawie 100 tysięcy, więc... No kurczę, to pomożemy. Pomalutku, moi drodzy, lecimy, więc będzie mi bardzo miło i to gdzieś tam na Instagramie można również pooglądać moje. A naprawdę polecam, bo tak jak właśnie wspomniałem, całkiem inny reportaż podróży, styl, jakim to robisz. To jest najważniejsze. To jest dużo prawdy. Szczery, bez udawania, bez koloryzowania, tak jak jest. Jak jest brudno, to jest brudno, jak jest ładnie, to jest ładnie. Wiesz, trzeba o tym mówić, bo tak jest. Często zatracamy się w tym pięknym świecie Instagrama i to, jak to wygląda, a jedziemy i tak to nie jest. No. Czego ci życzyć, Piotrze? Żebym się wysypiał w podróży,
żeby współlokatorzy mi nie chrapali, żeby nie było problemów żołądkowych na trasie, żeby plecy nie bolały, jak gdzieś tam jadę, żeby chyba dużo było o wytrwałości w tym, co robię. Tak mi się wydaje, że to jest takie najważniejsze. A reszta, i żeby zdrowie było, a reszta to chyba powinno przyjść już samo. To życzę ci właśnie, mi się wydaje. Zdrówka i samych cudownych chwil w tej podróży. Miejmy. Jeszcze raz. Bardzo byłoby pięknie. Dziękuję. Ja również dziękuję i pozdrawiam was wszystkich, moi drodzy, i mam nadzieję, że rozmowa wam się podobała i zachęcam, żebyście brali życie pełnymi garściami, podróżowali, wychodzili poza strefę komfortu, dużo czytali moich książek, a tak poważnie to faktycznie czytali, edukowali się, podróżowali, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, pieniądze będzie można jeszcze zarobić, ale to, co zobaczycie i to, co przeżyjecie, to nikt wam tego nie zabierze, to jest najważniejsze i to jest taka, można powiedzieć, moja życiowa dewiza i chuj tam w te pieniądze, naprawdę. To, co zobaczycie, to będziecie powiadali do końca życia waszym dzieciom i wnukom. Dzięki. Ja również. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Siemano.